Twoja telewizja. Mazowsze TV. Centrum Kultury włączyło się w organizację tego pikniku, postanowiliśmy, że żeby było ciekawiej, żeby było mądrzej, że będą tematy przewodnie każdego pikniku ekologicznego i w tym roku wybraliśmy temat woda to życie. Dlaczego woda? Dlatego, że akurat w tym roku poprzez różnego rodzaju działalność prowadzoną w gminie ta woda powtarzała się dosyć często. Również oprócz tego tematu przewodniego związanego z ochroną środowiska, naszym celem związanym bezpośrednio z działaniem Centrum Kultury jest ochrona naszej kultury narodowej, stąd prezentacja oprócz tematu przewodniego, ekologicznego, ginących zawodów. Reprezentują te ginące zawody cztery osoby. Jest pani, która przędzie na krosnach, jest pani, która tka na dwuosnowowym warsztacie tkackim, ręcznym warsztacie, a także pan, który specjalizuje się w ceramice siwej, już w tej chwili mniej popularnej niż kiedyś. Ten czwarty ginący zawód to rzeźbiarz. Ten pomysł powstał już chyba 6 czy 7 lat temu. Było duże zapotrzebowanie na tego rodzaju spotkania. Pytali nas mieszkańcy, żeby na wiosnę można było przyjść na rynek, kupić drzewka, kupić różnego rodzaju produkty ekologiczne, żywnościowe także. Dzisiaj też były te stoiska, no niestety w deszcz nie przyszło tak dużo ludzi, jakbyśmy sobie tego oczekiwali i życzyli, ale ten ekopiknik no, nie jest jedyny, co roku robimy, więc można także nabyć wiedzę z zakresu ekologii, można przynieść zużyty sprzęt, za który wszyscy otrzymują różnego rodzaju zadonki, drzewka, można kupić kwiatki, można porozmawiać, można spotkać ginące zawody, takie jak warsztaty tkackie, takie jak koło garncarskie. Są różnego rodzaju także zabawy dla dzieci, dla dorosłych, różnego rodzaju konkursy. Mieszkańcy znajdą bardzo wiele atrakcji w czasie całego pikniku, mimo że trwa zaledwie od godziny 10 do 14. Na scenie, co pewnie w tej chwili słychać, na scenie, która znajduje się na rynku, występują przedstawiciele wszystkich szkół z terenu gminy Błonie. Na zmianę z gośćmi zaproszonymi przez nas do udziału w pikniku, którzy mają krótkie prelekcje, zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji zajmujących się w jakiś sposób wodą, gospodarką wodną. Mówią o problemach, mówią o tym, w jaki sposób mieszkańcy mogą pomóc w utrzymaniu czystej wody, w tym, żeby ta gospodarka wodna służyła mieszkańcom, a także, żeby zachować jak najwięcej czystej wody dla następnych pokoleń. Corocznie przez nas zapraszanymi gośćmi są przedstawiciele Kampinoskiego Parku Narodowego, których zaprosiliśmy również w tym roku. Woda jest ważna dla Puszczy Kampinoskiej, z jej uroków, z jej owoców korzystają mieszkańcy naszej gminy. Dlatego cieszymy się, że możemy z Kampinoskim Parkiem Narodowym w tak ciekawy sposób współpracować. Chciałbym się powiedzieć, że jest to dzisiaj deszczowy piknik, bo od rana leje, ale mimo tego przyszło na rynek błoński wiele osób.
odbywały się różnego rodzaju konkursy, wystawy jak zwykle, różnego rodzaju gry, zabawy dla dzieci. Pamiętamy dzisiaj, nie tylko dzisiaj, dzisiaj jest święto, ekopiknik, ale pamiętamy na co dzień o ekologii, o tym, żeby zostawić naszym następcom ziemię jak najbardziej czystą, aby mogli dalej z niej korzystać. Wszyscy, którzy przybyli na dzisiejszy piknik, śmieją się, że przyroda dostosowała się do tematyki woda to życie. Najpierw siąpiło, teraz pada, mam nadzieję, że nie zacznie lać, ale bez wody oczywiście nie da się żyć. My sami składamy się z wody w ponad 70%, woda jest niezbędna do wszystkiego. Mamy tego poczucie dopiero wtedy, kiedy odkręcając kran nie mamy wody. Wtedy dopiero zaczynają się problemy. Ten temat przyszedł nam do głowy właśnie po to, żeby podkreślić, że jak woda jest ważna, a z drugiej strony jak ważna jest dbałość o to, żeby wszyscy mieszkańcy, żeby wszyscy ludzie, którzy żyją, mieli świadomość i tą wodą potrafili się zajmować i oszczędzać ją. Sama ekologia na pewno jest ważna, bo środowisko, w którym żyjemy, coraz bardziej się urbanizuje. Jest jak gdyby coraz mniej tej przyrody naturalnej, więc świadomość tego, czym ona jest dla ludzi, każdy z jej elementów, tak jak chociażby dzisiejsza woda, jest bardzo ważne. Myślę, że udział w takim ekopikniku, udział poprzez zabawę, daje właśnie taką świadomość. Przyczyniamy się do podnoszenia tego. Propagujemy to życie u dzieci, jak i u dorosłych, choćby przez organizację różnego rodzaju pikników, tego jak ten i ten główny jako piknik na rynku Błoniu, ale także pamiętamy na co dzień o edukacji w naszych szkołach, w naszych przedszkolach, a dzisiaj jest ten punkt kulminacyjny i tutaj także występują nasze przedszkola, nasze szkoły. Przed chwilą nawet także odbył się finał konkursu z zakresu ekologii organizowanym przez szkołę numer 1. Wzięło w nim udział bardzo dużo dzieci, nie tylko z tej szkoły, ale ze wszystkich szkół z terenu gminy Błonie właśnie wręczaliśmy nagrody. Również w ten sposób zachęcamy dzieci do propagowania tej idei, do ochrony naszej ziemi, żeby ona służyła także przyszłym pokoleniom Polaków. Twoja telewizja. Mazowsze TV.